Naszym i Państwa gościem. Naszym i Państwa gościem. Naszym i Państwa gościem. Całe trio Artura Dutkiewicza, czyli Michał Barański, Łukasz Żyta i Artur Dutkiewicz, lider projektu, lider zespołu. Złapaliśmy Was po koncercie w Chodzieży w ramach projektu Polski Jazz 360 stopni. Jak się grało dzisiaj? Wyśmienicie. Był pewien dystans, jeżeli chodzi o publiczność, na początku naszego grania w pierwszych dwóch utworach, więc ociepliliśmy na tyle muzykę, żeby złapać kontakt. Publiczność była dosyć daleko od nas, a my schowani tam na scenie. Jest to pewne wyzwanie, ale udało nam się, bo czułem, że z każdym utworem atmosfera była coraz bardziej gorąca, coraz bardziej ciepła, potem gorąca. Także było to wyzwanie, skończyło się zwycięstwem. Mieliśmy okazję już, Arturze, z Tobą rozmawiać, natomiast pierwszy raz jesteśmy w pełnym składzie zespołu, więc pytanie do Panów. Jakim liderem jest Artur Dutkiewicz? Jak się z nim współpracuje? Od Artura się bardzo dużo uczymy. Ma zupełnie jakby inne podejście do muzyki niż inni liderzy i dla nas jest to wielkie wyzwanie sprostać tym wymaganiom, a jednocześnie Artur daje nam duże też pole do jakby wyrażania naszych emocji w muzyce i przekazywania, proponowania czegoś od siebie. Także jest to super balans dla mnie. No ja ze swojej strony muszę powiedzieć, że no z różnymi liderami miałem do czynienia i są tacy liderzy, którzy nie mówią nic, mówią graj co chcesz. Są tacy, którzy każą na przykład w jakiejś części grać konkretne zupełnie rzeczy. Artur jest takim liderem, który ma bardzo sprecyzowaną koncepcję swoich utworów i dużo oczywiście przed nagraniem płyty Artur pisze utwory w domu. Dużo przed nagraniem ćwiczyliśmy, prawda? Dużo ćwiczyliśmy. No, w zasadzie ja napisałem utwory, ale napisać to jest właśnie dopiero początek w zasadzie, no, więc żeśmy odnajdowali ich kształt w zależności od naszych osobowości, bo każdy daje coś innego i słuchaliśmy, zmienialiśmy. To jest bardzo ciekawe, że utwory, które powstają u Artura w domu, potem nabierają takiego ostatecznego kształtu, bo te utwory cały czas, co koncert, to w zasadzie się zmienia się forma tego wszystkiego, ale jest to dla nas na pewno takie duże wyzwanie i dla mnie osobiście jest to duża nauka i bardzo się cieszę, że mogę u boku Artura rozwijać skrzydła. W zasadzie teraz jest dopiero taki etap, kiedy my te utwory umiemy i możemy od nich odchodzić i robić, improwizować sobie w różne strony i czuć się swobodnie, bo na początku ten materiał zawsze jest, no jesteśmy ograniczeni po prostu formą, a tu chodzi o to, żeby poczuć się tak dobrze i swobodnie w formie, żeby pokazać coś bez formy. Ja może powiem, że my, Artur, od ciebie też się dużo uczymy. To może jest dla ciebie pewne zaskoczenie.
zaskoczenie, ale no po pierwsze niesamowity jest spokój, którym dysponujesz cały czas i lekcje, które nam przekazujesz właśnie związane ze spokojem, z podejściem do drugiego człowieka, to są takie cenne rzeczy, które można spostrzec w twoim podejściu i warto z tego też trochę czerpać. Ja rozumiem, że nie usypiam was swoim spokojem, tylko mówię o tym, jeżeli dobrze żeście to zrozumieli, żeby działać na 100%, na 200% z pełnym entuzjazmem, ale w środku być na tyle spokojnym, żeby to nie przeszkadzało w komunikacji i nie rodziło problemów. Jeździcie już jakiś czas z programem Stravelera, a czy w twojej głowie już tli się jakiś kolejny pomysł? W głowie zawsze się coś tli i tli się w tle też. Wszędzie się coś tli, po prostu trzeba to tylko wziąć i spisać. No więc teraz w styczniu, w lutym miałem więcej czasu i napisałem 5 utworów, może nawet 6 i próbuję znaleźć jakiś kształt tych utworów, chciałbym jeszcze coś napisać. No, pracuję cały czas nad tym, żeby mieć nowe kompozycje. Jesteśmy w wyjątkowym miejscu, bo siedzimy w pięknej sali Domu Kultury w Chodzieży. Ta sala kilka lat temu jeszcze tak nie wyglądała. Wszyscy macie bliskie związki z tym miejscem. Co was łączy z tą Chodzieżą i dlaczego to miejsce jest trochę inne niż wszystkie dookoła? Dla mnie to było okno na świat, spotkanie z pierwszymi warsztatami w Chodzieży. Mieszkałem w Pińczowie, w małym miasteczku, potem w Kielcach i przyjechałem tutaj, spotkałem muzyków jazzowych, nie tylko z Polski, ale ze świata. Pamiętam, prowadziła zajęcia grupa z Austrii, oni pokazali nam, na czym polega muzyka, jakie materiały muzyczne, zarazili tą muzyką, pokazali nad czym pracować, nad czym ćwiczyć i moja świadomość wtedy zaczęła się rozszerzać. Znaczy miałem tak dużo do zrobienia, że przyjechałem, pracowałem cały rok, przyjechałem za rok na następne warsztaty, znowu coś tam, czegoś się dowiedziałem i to było takie okno, taki punkt wyjścia, ponieważ wtedy w owym czasie nie było żadnych materiałów, ja nie obcowałem z muzykami, z rówieśnikami, którzy również tym samym się zajmowali, więc to była wspaniała przygoda i to bardzo dobrze pamiętam, przyjechałem z grupą kolegów, pamiętam, że po torach kolejowych jakoś pociąg stanął przed stacją i żeśmy z perkusją załadowaną w jedną taką wielką paczkę drewnianą po tych torach po prostu pchali na kółkach i nieśli później kawałek drogi do Domu Kultury. Wspaniały okres, coś niesamowitego. No ja mam wspomnienia z Chodzieży, pierwszy raz jak tutaj byłem w 1994 roku. I wtedy już dostałem się na studia, już byłem, to w 1994 roku to były takie warsztaty mistrzowskie, bo ponieważ w 1991 roku były pierwsze warsztaty w Puławach i to się jeszcze nazywało Chodzież w Puławach.
I w 1994 tutaj chodzieckie środowisko, organizatorzy Domu Kultury no, chcieli powrócić z tradycją organizowania warsztatów w Chodzieży, więc pierwsze warsztaty to były takie, można powiedzieć, mistrzowskie, nie dla każdego, była dość ograniczona liczba uczestników. A potem już tutaj przyjeżdżałem jako akompaniator w sekcjach rytmicznych, raz byłem wykładowcą w 2002 roku. No i mam masę wspaniałych wspomnień, masę wspaniałych ludzi tutaj poznałem i naprawdę za każdym razem jak tutaj przyjeżdżam, przypomina mi się to wszystko i no, wspominam to z rozrzewnieniem, można powiedzieć. Niestety nie było mi dane, ponieważ ja się wywodzę trochę z innej szkoły, ponieważ ja poznałem w wieku 13 lat Breda Terego, takiego znanego karnezistę, który tutaj też działalność edukacyjną prowadził i on mnie jakby zwerbował do swojego takiego zespołu, gdzie ja się uczyłem jazzu. Jeździliśmy po prostu do Stanów co rok na wakacje grać i uczyć się jazzu tam. No i w związku z tym nie miałem okazji być w Chodzieży i w Puławach na warsztatach i też pamiętam takie zdziwienie w Katowicach, jak zdałem na Wydział Jazzu, to nikt mnie nie znał, bo nigdzie się nie pojawiłem na tych warsztatach. Także ja szkołę odbyłem tam i też myślę, że to jest w porządku. Ale żałuję, że nie byłem w Chodzieży, bo tutaj z wielu opowiadań słyszałem, że naprawdę jest czego żałować. Arturze, a ty jesteś w tej chwili czynnym nauczycielem podczas warsztatów chodzieskich. Przyjeżdżasz tutaj co roku. Powiedz, jaki poziom reprezentują uczestnicy tych warsztatów? Czy ty jako nauczyciel też się czegoś od nich uczysz? W zasadzie czynnymi nauczycielami to są moi koledzy. To są naprawdę profesjonaliści, którzy przekazują wiedzę tak jak trzeba, mają doświadczenie i tuziny studentów garną się do nich. Ja robię to od święta, żeby mieć kontakt właśnie z młodzieżą raz na rok na warsztatach. Przyjeżdża tutaj no naprawdę około 200 osób. Chłonę ten entuzjazm, w zasadzie nie nadążam za nimi. Świat młody idzie bardzo, bardzo szybko. Próbuję ich troszeczkę zatrzymać, żeby na tym poziomie edukacji, na którym pracujemy, zabrali się do tych podstaw, bo każdy chce zaczynać budować dom od dachu, a nie od piwnicy. No więc my się zajmujemy fundamentami tutaj. Staram się na etapie nauczania zweryfikować te środki wyrazu, których używam na co dzień. W tej chwili już zupełnie intuicyjnie. W edukacji trzeba nazwać te wszystkie człony zdania. No i to mnie zmusza do tego, żeby przypomnieć sobie, jak się coś nazywa, bo nie używam pewnych sformułowań edukacyjnych na co dzień i złapać kontakt z młodzieżą. Potem z niektórymi mam kontakt. Tak, spotykam się czy w Warszawie, czy w Polsce i zawsze z takiej masy uczniów, zawsze kilka osób później naprawdę będzie grało. Czasami jest to jedna, dwie, trzy osoby, cztery i one będą na pewno w czołówce, będą to znakomici muzycy. No takie są zazwyczaj od wielu lat, wiemy, że takie są proporcje, a część muzyków będzie tą muzykę miało dla siebie, dla przyjemności. Jesteście po koncercie, zmierzamy do domu, w związku z tym do zobaczenia na trasie i do zobaczenia na koncertach i jeszcze pewnie nieraz się spotkamy, żeby porozmawiać. Bardzo Wam dziękujemy za te dwa dni, które razem spędziliśmy. My bardzo dziękujemy za wspaniałą atmosferę. Dziękujemy za zaproszenie i ja ze swojej strony chciałem powiedzieć, że wymyśliliście wspaniały projekt i trzymam za Was kciuki, żeby się wszystko udało i żeby te koncerty, wszystkie, które sobie zaplanowaliście, się odbywały i trzymam kciuki. Dziękujemy bardzo. Dzięki wielkie.